Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, drodzy rycerze Kolumba, kochane dzieci, umiłowani bracia i siostry. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Te słowa Syna Bożego pozostawiam nam wszystkim jako dar i proszę, zapamiętajmy je. One bowiem bardzo dobitnie tłumaczą wiarę w to, że nie tylko jest coś więcej poza tym naszym ziemskim życiem, ale i to, że idąc w stronę życia wiecznego, nie musimy iść przez pustynię głodu i pragnienia, ale mając chleb życia, zdobywamy siły, aby to życie osiągnąć. Chleb żywy to Jezus Chrystus, nasz Pan zmartwychwstały, który przed swoją męką i śmiercią pozostawił siebie, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Chleb żywy to Jezus Chrystus, nasz Pan zmartwychwstały, który posyłając apostołów powiedział, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I nie potępi go Bóg, lecz sam człowiek, odrzucając drogę wiary, poprowadzi siebie ku potępieniu. Zatem to nie wybór Boga o tym decyduje, lecz osobisty wybór człowieka. Dlatego w tę uroczystość Bożego Ciała trzeba pytać siebie i innych. Czy wierzysz w te słowa? Czy wierzysz w Jezusa, który ukryty w kawałku chleba daje się każdemu bez reszty? Czy wierzysz w cud, który dokonuje się podczas każdej uczty eucharystycznej, w przemianę chleba i wina w ciało i krew Mesjasza? Czy wierzysz w przemieniającą moc przyjmowanej Komunii Świętej? Czy wierzę tak, jak mieszkańcy Gwatemali, którzy podczas prześladowania religijnego, gdy całe połacie kraju zostały bez kapłanów, tęskniły i czekały na ten pokarm dający życie? Oni potrafili szukać tego pokarmu, wysyłając raz w miesiącu swego przedstawiciela do miejscowości, gdzie jeszcze był kapłan i gdzie była sprawowana msza święta. Taki wysłannik musiał najczęściej przez kilkanaście godzin wędrować, aby jako przedstawiciel swojej wspólnoty uczestniczyć w ich imieniu we mszy świętej. On niósł w duchowy sposób wszystkich, którzy podobnie jak on wierzyli w żywą obecność Boga i Jego zapewnienie. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Fernando Bermudez w książce Śmierć i Zmartwychwstanie w Gwatemali tak opisywał tę trudną i jakże zarazem pełną wiary sytuację. Ołtarz był zastawiony małymi koszyczkami z chlebem. Po mszy świętej każdy z uczestników podchodził i zabierał swój koszyczek do domu. Teraz ten chleb był komunią świętą dla braci i sióstr we wspólnotach parafialnych. Wobec tych świadków wiary ponawiam pytanie. Czy wierzysz? Czy pragniesz chleba życia? Czy myśląc o tych ludziach, widzisz, jak bardzo potrzebujemy tego pokarmu, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa, aby prostować to, co sami poplątaliśmy, aby odkrywać prawdę, którą sami zarzuciliśmy różnymi obcymi naukami i sposobem życia, abyśmy żyjąc Ewangelią mogli powtarzać sursum corda, w górę serca, nie lękajcie się, wypłyńcie na głębie. Niech modlitwa zanoszona z wiarą przed Najświętszym Sakramentem
będzie darem dla pogrążonej w wojnie ojczyzny. Niech będzie wsparciem dla tych, co powrócili z wojny i szukają moralnego wsparcia. Niech będzie wołaniem o pokój. Возлюблені брати і сестри, особливо сьогодні, в урочистість пресвятих тіла і крові Христа, кожен повинен перевірити свій стосунок до Євхаристії. Чуючи обіцянку самого Ісуса, хто споживатиме моє тіло і питиме мою кров, перебуватиме у мені, а я в ньому. Треба нам без дискусії визнати, віримо Тобі, Господи. Але що ж це на практиці означає для нас? Наведу приклад, який може допомогти нам відкрити глибший сенс Євхаристії. Свята Тереза з Лісьє, яка мала особливу євхаристійну побожність і багато годин перебувала на адорації перед пресвятими дарами, часто молилися такими словами. «Твій погляд є моєю радістю, живу любов'ю. Ти дивишся на мене поглядом, переповненим любов'ю, хоча бачиш, як раз за разом падаю». Свята Тереза від дитятка Ісус багато разів повторювала, що довіряє себе Ісусу як дитина, яка хоче, щоб Він ніс її на своїх руках. Ці гарні слова вказують на довіру і уповання євхаристійному Ісусу. Вони мають кожного із нас підштовхнути до аналізу часу особистого перебування перед табернакулом. Чи у світі поспіху і неспокою таким способом можна заспокоювати своє серце? Нехай слова звичайних, простих людей допоможуть нам повірити, що це можливе. 40-літня медсестра, яка щоденно приходить у лікарняну каплицю, сказала: «Коли стаю на коліна перед святими дарами, відчуваю внутрішній спокій і радість. Не помічаю плину часу і не чую болі в колінах. Здається, що є тільки я і Він Бог. Не вмію описати те, що відчуваю. Просто мені добре». 30-літній інженер, який працює на двох роботах, ще донедавна взагалі не ходив до костела. А сьогодні каже: «Не завжди, але часом трапляється, що коли стою навколішки перед Ісусом у таєнном в Євхаристії, чую, мабуть, у своєму сумлінні слова, які є вирішенням моїх клопотів. Віру, що це слова Господа Ісуса. Коли стою навколішки перед кивотом, почуваюся міцнішим, наповнююся оптимізмом і надією. Шкода, що так мало часу маю на таке перебування». 19-літня випускниця школи, єдина практикуюча християнка в своєму домі, сказала: «Не вмію описати те, що відчуваю, коли в тишині на колінах стою в пустому храмі. Але знаю точно, що святиня не пуста. Я переконана, що Він, тобто Бог, тут є, слухає мене і мить щось мені скаже. Така адорація є ніби зворушлива зустріч з другом, переповнена довірою». А ми можемо засвідчити про нашу особисту зустріч з Євхаристійним Господом?
Na pewno tak. Але щоб це було можливе, треба докласти зусиль і мати внутрішнє бажання зустрічатися з Христом у просвятих дарах. Урочистість Божих тіла і крові повинно в нас розбудитися таке прагнення, щоб ми могли ствердити, що живу не я, а живе в мені Христос. Kochani bracia i siostry, wróćmy w tym miejscu do początku naszych rozważań, w których pytaliśmy o osobisty stosunek do Bożego ciała. Dzięki świadectwom innych ludzi każdy może wyznać jednoznacznie swoją wiarę, mówiąc: Panie Jezu, wierzę w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Wierzę, że moje trwanie przed Tobą przynosi owoce zarówno duchowe, jak i fizyczne. Wierzę w moc przemiany, która dokonuje się w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Wierzę także, że dzięki uczestnictwu we mszy świętej i przyjmowaniu Twego ciała mam perspektywę życia wiecznego. Wierzę, Panie, że mimo mojej niedoskonałej postawy w czasie mszy świętej przyjmujesz taką ofiarę, na jaką mnie stać. Wierzę, Panie, że stojąc przed Tobą codziennie i karmiąc się Tobą w Komunii Świętej, mogę pośród tego świata stać się znakiem Twojej obecności. Wierzę również, że padając przed Tobą na kolana i śpiewając suplikacje, stanę się narzędziem Twojego pokoju. Dzisiaj potrzeba ludzi pokoju, a ja i Ty możemy stawać się nimi. Wierzę, że przyjmując Ciebie, Jezu, w Eucharystii, wyproszę łaskę opamiętania i nawrócenia dla grzeszników, zwłaszcza tych, którzy rozpoczęli i kontynuują wojnę, że mogę w ten sposób duchowy pomóc znieść niewolę Niemcom, jeńcom, mogę ulżyć doli rannych, okaleczonych, wykorzystanych moralnie i fizycznie, uprosić siły, moc, odwagę i uchronić od wszelkiego zła obrońców ojczyzny, że ubłagam mądrość i roztropność dla podejmujących ważne decyzje polityczne i wojskowe, że mogę pomóc dostać się do raju tym, którzy zostali zabici podczas działań wojennych i złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Oto jest treść naszej wiary. Ona jest żywa i święta świętością Boga, ale musi być potwierdzona czynem naszego życia, ponieważ bez dobrych uczynków staje się ona martwa, czyli przestaje być prawdziwą wiarą, a staje się jedynie zwyczajem. Bez dobrych uczynków można zgubić ludzkie oblicze stworzone na obraz i podobieństwo Boga i stać się wrogiem, który daje wojnę i poniżenie. Niech w naszym życiu zwycięża wiara, która jest mocna wtedy, gdy nie jestem głodny Boga. To znaczy, gdy często sięgam po Pana, który jest dobry jak chleb. Amen. A teraz wyznajmy na